Czołem ludziska! Gramy dalej w Nuclear Throne. Dzisiaj przypadła kolej na robota zwanego robotem, który potrafi znajdować lepsze technologie i zjada pistolety, pierdulety i inne strzelby, czyli ogólnie rzecz biorąc zjada broń i zamienia tę broń na amunicję. Ale zanim zaczniemy oczywiście rozgrywkę, muszę wam powiedzieć o jednej rzeczy nowej, zupełnie nowej, która doszła do Nuclear Throne w tym momencie, a mianowicie są to Daily Runs, czyli codziennie wszyscy gracze, którzy grają w Nuclear Throne, mają jeden seed, taki sam, identyczny, do przejścia. I to jest gra rankingowa, czyli jak im dłużej przeżyjesz, pewnie tam zbierasz punkty i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wydaje mi się, że rzucimy okiem na ten Daily Run, zobaczymy jak on technicznie wygląda. Nie oglądałem jeszcze go, nie widziałem jak działa w praktyce, więc chcę zobaczyć to razem z wami, wtedy zobaczymy dokładnie z czym to się je. Ale na początku prezentacja kolejnej postaci, czyli robota, który pożera przedmioty. Więc ogólnie rzecz biorąc jest to całkiem standardowa postać. Oprócz tego, że jego specjalną zdolnością jest pożeranie przedmiotów i zdobywanie amunicji z niej. Czyli mogę sobie wziąć popgun i w tym momencie mogę uznać, że na pewno zje mi to dużo pocisków. Chwilowo mi nie zje, bo mam ich naprawdę dużo, ale gdyby, to mogę zrobić coś takiego. Zmienić sobie broń, przycisnąć przycisk prawej myszy. Przycisnąć prawy przycisk myszy. W tym momencie on skonsumował pistolet i jeżeli to była broń buletowa, no to wtedy zregenerował mi część buletów. I tak w wielkim skrócie działa robot. Od razu wam pokażę, na czym polega specjalna zdolność robota. Kiedy zaaplikujemy mu Throne Butt, po prostu jest lepsze trawienie, czyli jest więcej amunicji i chyba daje nam to również czasem jakieś życie. Z tego co się orientuję. No, sprawdzimy w praktyce. Chwilowo od razu na wyjściu widzę, że będzie mnóstwo mnóstwo robali. Co to jest? Disc Gun chyba. Tego co poznaję. Disc Gun, ale również tutaj jest apteczka, więc ja sobie pójdę w apteczkę, dziękuję. O, crossbow. Crossbow wezmę. Okej, daj. Daj, you motherfucker. Kuła. Nie? Idzie to. Uhoho. No tak, on wystrzeliwuje mnóstwo robali. Dobra, chyba. Okej. Straciłem trochę expów, uciekły, ale screwdriver! Dobra, weźmy screwdriver i razu go skonsumujemy. Tu HP plus 7 bolts, więc nie jest źle. Okej. Mamy dwie podstawowe bronie, tylko teraz największym problemem jednak tej postaci jest to, że trzeba wziąć, skonsumować i zabrać z powrotem. I nie pomylić się, nie skonsumować sobie broni, którą tak naprawdę chcemy zostawić. A to się niestety zdarza, nie wiem czy ogólnie, ale mi dość często. Okej. To teraz znowu mam dylemat. Czy chcę więcej HP, czy chcę wziąć homing boltsy? W tym momencie mogę już w ogóle całkowicie polegać na tej broni, ale dopóki nie pokonamy, nie przejdziemy poziomu z robalami, to ja nie chcę się pozbywać tej broni pod tytułem popgun. A tak, będę się kurde cyrtolił. No szkoda strzałów na robale. O, tu znowu coś wypadło. Aha, no tak, finds better tech. Jako specjalna zdolność, ale również finds more tech, czyli więcej zdobywa również tych broni i są podobno lepsze. Chwilowo na razie nie widzimy, że są lepsze, na razie widzimy, że jest ich więcej. Okej, tego zostawimy, bo tu trzeba skonsumować shotgun i skonsumować shovel. Okej, jak widzicie mam teraz pełno życia. Oj, chyba popełniłem błąd. Nie, jeszcze jeden żyje, dobra. Jeden? Nie, ich jest tam więc! No siema. Haka. Seria łusek. Assault Slugger. O, to jest niezłe. Trzeba to skonsumować. Ten Energy i tam Explosive, jak widzicie, bardzo ładnie. Wcina mi te rzeczy, tylko kończy mi się trochę amunicja tutaj. Jeszcze wezmę shotguna. Już go skonsumujemy. Okej, czy to również przywraca mi życie, ale w tym momencie jakoś życia bardzo nie tracę. No dobra. Wchodzimy całkiem ładnie już do szanownych. Na dzień dobry, wielka zmutowana żaba. Szczur wielki zmutowany. Co z tymi żabami? Wszystkich nazywam żabami oprócz żab. O, ciekawe. Ciekawie. Ginżesz. Okej, tu na jeden strzał. Idziemy tędy.
Huhu! Pudło? A ty! O, to tak jakoś tak na wiwat. Przeżył? Dobra, wy zginiecie tak. Gdzie? Ja się pytam, gdzie? Gin. Ty też. Dobra. Tam ktoś poginie, tu ktoś poginie, tu jeszcze strzelę, coś tam poginęło. Okej. Zregenerujemy sobie bolsy. O, wzięliśmy jakąś broń. To chyba była broń pod tytułem... tak, jakaś laserowa, dobra. Więcej HP z medkitów bierzemy. Co tu? O, nie poszła z nami. Bez sensu. Na dzień dobry, raz. Na dzień dobry, dwa. Ho. Nie pozbieram tych wszystkich ekspów. Nie wiem, co się dzieje. Fuck. No chyba teraz oberwałem niezłą serią. No, jestem zapędzony w kozi róg. Niestety. No i to jest największy błąd, największy kurde... najbardziej irytuje mnie ta właśnie ta rzecz. O, jeszcze wyszedłem, z R wcisnąć. Czyli to, że... Okej, dobra, czyli on mi tu zaliczył daily run w tym momencie, widzę. Okej, czyli byśmy... Okej, zaznaczając to już wybieram daily run, to tak a propos. Ale najbardziej jednak wkurza mnie to... Kurczę, tak, punkty zlicza tutaj za killsy, jest rank. Najbardziej wkurza mnie to, że czasami... Co jest? Aha, muszę odznaczyć, dobra. Czasami po prostu zespawnuje się w takim miejscu... Wow, jaka zajebista skórka. W takim miejscu, że no nie jestem w stanie nic zrobić, no. W samym środku wojny. Co już nieraz wam, jak śledzicie każdy odcinek z Nuclear Throne, to wiecie, że narzekam na to prawie już... Prawie w każdym odcinku, bo w każdym odcinku jeszcze, kurde, zdarzają się takie akcje. A naprawdę początek był niezły. I naprawdę było... Było dobrze. Dobra. Bardzo rzadko używam tej broni, więc teraz jej poużywam bardzo. Oho! Zginiemy szybko. Dobra, dosyć tego. 3 HP zostały. Machine gun. Pewnie. Zginął? Padł jak mucha. Dobra, to ja sobie to skonsumuję. Dostałem bulety. Sorry. Ja chyba was poradziłem lekko w błąd. Ja dostaję taką amunicję, jaką mam drugą broń. Czyli teraz, jeżeli mam tutaj slagera, który ma, widzicie, te wielkie łuski. Jeżeli go zjem... O, w tym przypadku dostałem 2 HP. Okej, ale normalnie bym prawdopodobnie, jeszcze muszę się do końca upewnić, czy rzeczywiście tak jest, dostałbym amunicję z tej drugiej broni, nie z tej, którą pożeram. Bo chyba powiedziałem wam, że ta, co pożeram. Zaraz się upewnimy dokładnie, będziemy wiedzieć. Lewo robimy tutaj sieczkę. Jeeeń. Dobra, wszystko sklidowane. Sześciutko. Jeden expik mi uciekł. Okej. Dobra, 4 HP zamiast regeneracji jednak biorę. Sześć to dokładnie, zaraz... Jak to jakaś broń wyskoczy, zaraz sprawdzimy dokładnie. Ja czasami... O kurde, to było niezłe. Okej. I jeszcze bandyta. Czasami mam takiego... Tak chciałem powiedzieć, takie szczęście, że czasami tak intensywnie naparzam klawiszem lewym, ładnie rzecz biorąc, że naciskam prawy przez przypadek i pożera mi broń aktualnie posiadaną. Jeszcze najczęściej jedyną, którą w ogóle posiadam. Więc to też jest czasami taka opcja, że ups, chyba sobie zjadłem broń. Jedyną broń, którą posiadałem. Co teraz? I teraz kupa. Nic nie zrobię. Łooo, nie! Straciłem 2 skrzynki. Fuck. Dobra, wydaje mi się, że tutaj weźmiemy sobie więcej amunicji. Pierwszy raz chyba tutaj w odcinkach biorę te więcej amunicji, ponieważ akurat jemu się to przydaje. Tyle pożeratka akurat... Biorąc pod uwagę machine gun, to ja szybko i tak wyrzucam z siebie pociski wszystkie. Ale bulety się... Oho, mam na... Fuck! Ale dostałem beznadziejnie. Pociski się namnażają! Okej. Głupia żaba. Tak, tym razem to była żaba faktycznie. O, czyżbym dostał? Tak wydawało mi się, że oberwałem. Wybuchać na nich, wybuchać! Nie strzelać we mnie, shotgunami. Dobra, bulety na razie dobrze idą. Żadnej broni nie widzę. O, jest broń, wreszcie jakaś. Co my tu mamy? Assault Rifle. No dobra, to teraz tak akurat nieważne co wezmę. Chyba wezmę Assault Rifle jednak jako główną broń. To sobie zjemy. 26 buletów, to jest dokładnie tak, jakbym wziął po prostu magazynek duży chyba. Nie, pół magazynka, pół skrzynki, o, tak, to chciałem powiedzieć. Pół skrzyni! To jest taki właśnie...
pożeracz. Ale potem jak mamy ten upgrade do pożerania z lepszym trawieniem, to to wtedy faktycznie jest cała skrzynka jakby. Okej. No dobra, jak mnie dotknął, co tu mamy? Aha, tak to mnie dotknie. Dobra, jak mnie ktoś dotknie, to wszystko ginie. To się przyda tutaj. Jak znam, że znowu mnie... O, właśnie, teraz mnie wysrało, że tak powiem, bezpośrednio w miejscu, które jest całkiem okej. Jak widzicie, dużo expa. O, tu mamy Toxic Bow. Dobra, weźmiemy Toxic Bow, żeby wam pokazać, jak działa i dlaczego go nie lubię. Bo wystarczy źle trafić i ta trucizna zabija nikogo innego oprócz ciebie, czyli mnie. W sensie mnie zabija. Wow, wow, wow. Aż się ropucha zrobiła, zarąbista, okej. Okay. Teraz chciałbym zabrać te całe expy, które tu powypadały. No jak widzicie, no jest, ma to plus, tylko że tak łatwo wpaść w te kurcze gluty trujące. Wow, tu coś zabiłem jeszcze. Tam też chyba coś zabiłem. Dobra, tu wrócimy chwilowo do Assault Rifle. Ale tam chyba expy wypadały. O, dawać mi expy! Jeszcze mnie dziabnął ninja. I podpalił jakiś, kurde, Firefox. Sam się zniszczysz. A, myślałem. Dobra, pomogłem ci. Dobra, okej. Okay. Jaka broń? Laser Rifle. Biorę. No, na pełnej świni. O, nie udało się uciec. Dobra, czyli mam... Okej, okay, dobra, mam takie... Okej. Okay. Dobra, to mamy teraz homing missiles. O, no najgorzej na świecie, nie? I kurczę, wyobraźcie sobie, że w takim momencie... No tak, czyż to jest Toxic Bow. Zapomniałem już prawie, że to jest Toxic Bow. Widzicie? Nie wiem, co zrobił niespodziankę. Ginżesz! Chyba jednak będę musiał zamienić to na to, bo to więcej amunicji jest. Niestety muszę zostać, mam mało, niestety, kurczę. Właśnie, o, widzę, trzymam mało amunicji, żeby móc z tym coś zrobić porządnego, aha. Oż ty! No właśnie, raz mi się udało, a potem już zapomniałem. Nie mogę cię bić, kiedy jesteś blisko. Fuck. No właśnie, widzicie, jak z tym Toxic Bowem się dzieje. No właśnie, ile problemów jest, jak mnie dotknie, to po mnie. No właśnie. Bardzo dużo problemów jest z Toxic Bowem, niestety. Dlatego rzadko go biorę. Ale w takich momentach... O, mnie chciał zdzielić, padawa. Oho. Okej, okay, to już po mnie. Trucizna z lewej. Gówno z prawej. O Boże, tam coś się wydarzyło. Dobra, może jeszcze pożyję chwilę. Jest leczenie. Doszedłem do niego od razu. Tracąc. O, dobrze, że trafiłem. Tracąc zdrowie. Jezus Maria. Masakra. A gdzieś strzeliłem tym. A zobaczcie, ile tych kuwien tam jest! Ile tam przeciwników nasrało! Nieskończone ilości, naprawdę. Mam naprowadzajkę, ale teraz jeszcze... Aha, no właśnie, no i o to właśnie chodzi. Zapomniałem, że tam jest przecież trucizna. W ogóle mi zniknęła z oczu. Skupiłem się na ogniach. Nigdy więcej Toxic Bow, ale przynajmniej pokazałem wam, dlaczego nigdy więcej już Toxic Bowa nie wezmę do ręki. Nie wezmę! Nie wezmę. Dobrze, podejście numer 3. Podejście numer 3. Teraz Staszek już się rozgrzał. Szczerze powiem wam szczerze, niezbyt dużo grałem tą postacią. Pierwszy przebieg już mógł być naprawdę bardzo dobry, ale niestety nie wyszedł. Machine gun biorę. O, okej. Okay. No to bierzemy regenerację. Dalej sobie zjem. Pistolecik. Trochę, wiecie, strzelam trochę na wiwat. Powinienem skupić się dwa strzały na jednego. Tutaj na robaki można pojechać. Po bandyckiemu. Na bandytę. Kurde, ile tego tu jest. No i weźcie po prostu w ten ogień sraki wejść. To po prostu masakra. Jesus! Zgromadzenie paskudnych skorpionów. This gun nie potrzebuję, ale i tak muszę wziąć. Aha, poleci ze mną chyba. Mam nadzieję. Żeby sobie tylko zjeść. Dobra, to teraz tak. Czy chcę chodzić szybciej, więcej amunicji?
chcę szybciej chodzić i nie mieć cardio. I pożeram. No widzicie, bulety dostałem, czyli jednak okej, okay. Miałem rację. Za drugim razem dopiero. Dostaję te amunicje z broni drugiej, która zostaje mi w ręku. Aha, chciałem przemieć na Tisga, no przecież go zjadłem. O, jeszcze bandyta. Czy ja kiedyś wspominałem, że muzyka w tej grze jest naprawdę pro? Jest naprawdę mega? Chyba nie wspominałem, nie? Więc pozwalę wam się nacieszyć trochę muzyką z bandyty teraz. Tak właśnie, bandyta padł od łopaty! O matko, ile tego tam jest, dobra, łopata do akcji! I sprzątamy świat. Tererere. Z łopaty dostałeś w łeb. O, tu piękny kombosik. Co tu jeszcze? Ło! Mamy tego trochę. Pop rifle biorę oczywiście. Pop rifle jest niezły. Laser pistol. To będzie druga broń. A natomiast teraz shovel możemy spokojnie zjeść. Machine gun możemy spokojnie zjeść, żeby sobie dać więcej tego. Okej. Okay. No widzicie, trochę mikromanagement się robi z tego, co wybrać, jaką broń zostawić, gdzie dorzucić. Dobrze, zebrałem to. Gdzie dorzucić więcej amunicji do jakiej broni? Trochę trzeba się zastanawiać, a niestety czasami nie ma szans się zastanawiać nad tym. Dobra. Czyli co? Czyli weźmiemy sobie na przykład, o, więcej item dropów. To może być spoko dla tej postaci. Chociaż kusiło mnie bardziej, żeby wiecie co wziąć, nie? Żeby wziąć bardziej... Ja mam jeszcze laser pistol. Żeby wziąć, kurczę, więcej HP z medkitów. Ale... Gramy niestandardowo. Oho! Nie zabiło żaby? Czy zabiło żabę? Byłoby więcej expów. Gdybym zatruł żabę. Oś ty! Tyż, czurze jeden. Dobra, ginął na jeden hit, jak dobrze się trafi. Pięknie. Pop gun! Dobra, ale polecimy już dalej. Ja mam tu... A coś tam, coś z popem. O, shit! Dobra, uciekać. Ma czas na zastanawianie się. Aha, snajper. Oczywiście. Na snajper zdech. Jeszcze jeden snajper. Gin! Dobra, tyk. Co tam jest? Strzelam na oślep trochę. O! Chyba go zdjąłem. Dobra. Aha! Dobra, max HP. Dobra. Snajper. Poszedł. Nasze, nie mogę mylić snajpera z ninją. O, shit. Dobra, zebrałem ekspy. Coś jeszcze żyje! Cip, cip! Jakiś ogień tu zieje jeszcze. Właśnie, nie mylić. Z ninją. Dostałem z ognia. Co tu mamy? Disc gun. Potrzebuję więcej tutaj, więc tak, biorę, pożeram i biorę. Okej. Okay. Taką akcję, to można sobie, że tak powiem, wyrobić w palcach. Znaczy pamięć mięśniową taką. Lekko. Ty w mordę! Ile od tego ognia ginę! No tak, przejdę dookoła, okazuje się, że ona i tak odleciała. No świetnie. Po prostu świetnie. Gin, żeś już. 3 HP, to mało. Nie mam żadnego upgrade'u. To better gun nutrition. Ha, a wydaje mi się, że chyba będę kiedy attract power wezmę więcej. Czy w ogóle wezmę attract power? Tak mi się wydaje. Przecież nie, bo to też będę miał tutaj życie, jak dobrze będę pożerał. Czy to już jest 3-3? Nie zauważyłem. Nie, bo nie było tego. No, właśnie to chciałem zrobić. Nie było teleporty. A, tu były dwa ninja, widzę. Dwa asasyny, dobra, jest HP. Dobra. Ptaszory, nędzny. To jest właśnie umiarkowana plansza, w sensie uszty. Jeden błąd. O właśnie, to jest ten portal, o którym mówiłem. On jest charakterystyczny właśnie dla poziomu 2-2. 3-2, sorry. Ja myślałem, że ładnie to zrobię. Po jednym strzale, a jednak nie. Dobra, trzeba zniszczyć. Albo i nie. 19. O kurde, kończy mi się. O, fuck.
Kończy mi się amunicja. Okej, dobra. Wszystkich wybiłem. Świetnie! 2 HP i boss. I nie mam się pewnie gdzie schować. No nie mam się gdzie schować. HP, HP, HP! Wow, wow, wow! Wow! Wow, wow, wow! Wow, 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 wow! Ale jazda. O, skończyła mi się amunicja. Dobrze, że to zauważyłem, nie? Chore. Terere, terere. Dobra! Teraz zginiecie. Teraz zginiecie! Wszyscy! Normalnie nie będę obrywał żadnych... Chciałem powiedzieć, że żadnego damage'a mi nie zadacie, ale już prawie dostałbym 2, więc może jednak nie będę zapeszał. Machine gun, dobra. Może ramy pistolet. Gincie. Teraz Staszek się wkurzy. Teraz Staszek pokaże wam, jak się gra. Ekspy uciekły. Tak, zawsze kiedy Staszek mówi, że pokaże wam, jak się gra. Aha. Okazuje się, że traci ekspy, uderza go Robal, czyli teoretycznie najmniej groźna postać w tej grze, przeciwnik. Da. Co my tu mamy? Shotgun. Biorę. Od razu amunicję do shotguna. Up! Ach, nie udało się. Mogłem zrobić unik w bok, ale wtedy nie byłbym sobą. Uuu, tu dużo ekspa. Dobra, mamy 2 HP. No, nie dostanę ani razu, pewnie. Okej, okay, slager biorę. Uzupełniam amunicję. Pożerając nadmiar broni. O, laser pistol. Chcę laser pistol. Robimy tak. O, pożarliśmy shotgun dla amunicji do laser pistola. To jest fajny motyw, tylko naprawdę trzeba się skupić, żeby się nie pomylić. O! No i dylemat. Czy mniej HP, czy brać? Dobra, biorę to. Większy damage. I tak przeżył, trzeba było 2 razy pizgać. No mamy broń elektryczną, czy tam broń energetyczną. O, energetyczną, to lepsze sformułowanie. Oż ty. Oho. Idę stąd. Było zbyt niebezpiecznie. O, na pewno triple gun ja sobie zjem. Tylko zginie ten padawan. Gin! Dziękuję. Dobra. Żeby sobie za... O, tak. Pyk. Konsu... Tak, dobrze zrobiłem. A to był minigun chyba. Nie, minigun czy triple machine gun? Nie zauważyłem. Kurde, minigun nam zostawił. Ile życia na sledgehammer. Dobra. Bierzemy sledgehammer, żeby zwiększyć ilość amunicji. To jest spoko. Nie masz amunicji. Spoko, możesz zjeść sobie swoją broń. Wtedy masz amunicję do broni drugiej. Całkiem nice pomysł. Okej, okay. No. Better nutrition. Dobra, nie no, 4 HP to dodatkowe. Nie pogardzę. Oczywiście pamiętacie, jak nie pamiętacie, to wam zaraz przypomnę. Moją zasadą główną jest dojść przynajmniej do śnieżnego etapu. Czyli pokonać bossa, chociaż raz. A nie, potem jeszcze jest, no. No tak, potem jeszcze przecież są... te, no. Co jest? Dobra, koniec tej zabawy. Podziemia drugie, fioletowe. Te takie z dziwnymi padawanami. Ach, na jeden hit, pięknie. Więc to też się nie liczy. Ja mam zadanie swoje, swój wewnętrzny challenge. No jaka celność! Plus 500 normalnie, plus miliard! Żeby dojść do śnieżnego poziomu. Czyli to się nazywało Winter Scrapyard chyba. Nie dam sobie nic uciąć, ale chyba tak jakoś śmiało. Boże święty, ile tego tu jest? Takie... Pff, bardzo profesjonalne... O ty, już koniec? Okej, co tu mamy? Lightning pistol, biorę! Tak, lubię tę broń. Widzicie? A to już znalazłem właśnie w poziomie drugim, ponieważ lepszą znajduję technologię w tych dziadostwach. Dobra, i teraz co? Oj, wszystkie rzeczy są tutaj w sumie dobre. Tu bym dał, miał pełną energię i jeszcze więcej amunicji. Tu bym miał... No właśnie, chyba to wezmę. Żeby sobie odzyskiwać powoli to zdrowie. Okej, okay, pięknie. A i mam bonusy do energetycznej, tak? O! Uniknąłem strzałów. O! Menda! Seria prosto w czapę? O kuźwa, nie no, to już było lamerskie. Nie, to już poproszę Lama Mołda tutaj.
No lecieć prosto na minę, na bombę. Fuck! Nie skomentuję. Zresztą nie skomentuję. Dwie lamy w tle to jest chyba najlepszy komentarz. Jeszcze raz! Nie poddam się, nim do śniegu nie dojdę. Ewentualnie trzecia lama w ciągu 5 minut? Czy tam na 3 minut nawet? Nowa energetyczna broń. Co mi z tego? Energetyczna broń jakoś mi tutaj nie służy. O Boże. Dobra, fokus. Fokus, Staszek. Fokusuj japę. Oj, no my tu dużo robali. Niszcz te wielkie robalstwa. Nie dawaj się trafiać w łeb. Tymi syfami. Tak jest. Ani hiluj. O Jezu, ile robali. Nie, naprawdę. Robalarium. Czasami te poziomy właśnie tak się spawnują. Mnóstwo robali jest na poziomie. W sensie, że nie są robale na poziomie, że przepraszam, czy chciałby się pan napić herbaty? Nie na takim poziomie. Na florze, w sensie na poziomie gry. Na stage'u. Że tak użyję makaronizmu. Sledgehammer. Dobra, sobie podoładujemy trochę broń. O, pięknie, 2 strzały i leży. To wszystko? Dobra, idziemy dalej. Poproszę jakąś mutację piękną, na przykład, kurde, zginę ostatnio od ognia, więc chyba wezmę odporność na ogień i proszę, kolejna mutacja, czyli leczenie. Dosyć. Pewnie nie dojdę nawet do ognia teraz, w sensie do skrapiardu, ale... Dobra, celność, Staszek. Uhuhu! Jasne. Teraz nawet nie widzę, gdzie jest bandyta. Dobra, zrobimy tak. Co tu jest? Assault Rifle? Nie. Czynimy wszystko, co może we mnie strzelać. I teraz zajmiemy się bandytą. Bandyto! Spadaj. Pudło! You missed me! A teraz uwaga. Stupenda! No tak. Jasne. Stoi w rogu, a ja i tak nie mogę go zabić. O, ale jest na szczęście dużo HP. Co tu mamy? Assault Rifle. No to wiadomo. Bierzemy. A nie! Pożeramy i bierzemy. Okej, okay, tak jest lepszy deal. Ktoś musi jeszcze postrzelić głowę? Tak, musiałem. O, jeszcze HP sobie odzyskałem. Spok. Dobra. Huh. Wchodzimy znowu w kanał. Dobra, to jest to. Ja czuję to. To jest ta rozgrywka. Jest ta rozgrywka, gdzie... A, może jednak nie dokończę tego zdania, bo to będę żałował. Chcę powiedzieć, że to jest ta rozgrywka, gdzie dochodzę dalej. Okej, gdzieś tutaj jest sranie z mutowaną żabą. Kurna, co ja z tymi żabami? Właśnie tobą. Zginęło? Zginęło. Wielką rup... No tak, rupuchę chciał poprawić na żabę. Pomijając fakt, że chodzi mi o wielką zmutowaną... Aha, mysz! O właśnie, mysz, więc dlaczego użyłem formy żeńskiej? Chodzi mi o szczura. Wielki zmutowany szczur. Pięknie. Chyba zginęło. Flame Shotgun! Proszę Państwa, biorę. Flame Shotgun biorę i jeszcze zrobimy tak, że zamienimy to, pożremy. Okej. Okay. I teraz mam Flame Shotgun, czyli zademonstruję, co to jest Flame Shotgun. Proszę bardzo, strzelamy za ognia również. Tu się ładnie wszystko pozabija. O! W ogóle nie zauważyłem ich, ale jaja. Dobra, jeszcze coś tu żyje. Okej, okay, jeszcze tu żyłeś. Pięknie! Bardzo dobrze, 2 dobre bronie. Tak, oczywiście! Power do broni energetycznej, dobra. Niszczymy od razu wszystkie... Oż to stałem, o nie! O fuck! Dobra, poszedł mi z tymi samochodami stąd. Dużo tego. Znowu jakieś takie otwarta przestrzeń i dużo ognia. Jeszcze nie mam poniżej 4 HP, więc cały czas ogień nie obchodzi. Dobry, już mnie nie obchodzi. Nie, dalej mnie jeszcze obchodzi. No ale znowu... Nie cierpię tych ognistych gówien. Nigdy nie wiem, jak lecą, bo w ogóle się nie skupiam, czy już przeleciał, czy nie przeleciał, po prostu biegnę. Jasne! Oho! Już myślałem, że po mnie. Huch! Zaciął się menel, no nie no, po prostu nie, po prostu... Flare gun! Okej, okay. Dzięki temu, że skonsumowałem, to wiecie, co się stało, dostałem trochę życia.
Okej, okay, jeszcze trochę życia. Uff, dobra, 6 na 8, nie jest źle. Dobra, pokój z portalem. Ładne zniszczenia. Ten zdechł, pies! Oho, chciałbyś! Haha! Pudło! Oho. Dobra, spróbujemy to rozwalić. O nie. Jeden zginął? Okej, okay, policjanci. IPDPDP! Siema IPDP! O ty mordę, o ty. Oho! Chciałbyś. Jakie to odporne gówno. Pojaw się! A, zginęło. Bardzo dobrze. Tak jak powinno być. Uo! Nie widziałem nigdy wcześniej. Okej. Okay. Huhu, jeszcze raz! A, zginąłeś. Widzę, że się odblokuje nam wejście. Okej, okay, już jest otwarte. Wiem, tam pójdę. Jeszcze coś skonsumuję. Okej, okay, dobra, weszliśmy do throne roomu. Okej, okay, mamy oczywiście jeszcze, wezmiemy to, mniej HP u przeciwników. No może teraz się uda. Mamy jeszcze bonus z tego, że mamy koronę. Jak pamiętacie, oczywiście cały czas to jeszcze jest w early accessowych graficzkach. Więcej eksplozji nie jest mi potrzebne, bo tutaj jest more enemies na dobra, zrobimy to, co zazwyczaj robię, czyli wezmę darmową mutację, którą jest przy przechodzeniu, nie pogardzę, ale teraz jest boss! Mhm. Pytanie, jak długo pożyję? Max HP, dobra, okej. Okay. Chyba nie trafiam. Dobra, spokojnie, Staszek. Spokojnie, Staszek. Teraz już nie spokojnie, teraz już naparzasz. Najpierw ptaki. Usuń wszystkie ptaki, zbieraj HP! Kończy ci się chyba, kończy ci się życie. O! Chyba skończyły ci się również. Shit. Uważaj, Staszek, skończyły ci się. Zginął? Boże, myślałem, że dostanę. O nie. Pożarło mnie. Pożarło mnie zanim zdążyłem pochodzić. Fuck. O, chwila oddechu. Dobra, ale boss zginął. Tylko nie zdążyłem nic pozbierać, żadnej broni. Przez co, jak widzicie, nie mam kompletnie. Już. Jasne, zaraz dostanę. Okej. Okay. Zginął wcześniej, niż się zorientował. Już ja tu jestem. Mhm. Nie cierpię tych diamencików. Dobra, ale teraz jest szansa, że dojdę do śniegowego dziadostwa. Gin. Gin. Dobra, jest życie. Uhuhuhu. Długo będę musiał skonsumować swoją starą broń. Chyba, że znajdę jakąś nową. Chwilowo się nie zapowiada. Z tego co widzę. 10 energii. Okej, okay, dobra, odzyskałem trochę. Huh! Amunicji do mojej energetycznej broni. Ale jeszcze postrzelam sobie flame gunem, bo widzicie, dobrze idzie. Dobra, HP. O! Dobra, nie dotknął mnie chyba. Duża skrzynka! O ty! Gin! Dobra, padła. Znaczy nie padło, tylko padła. Energy Screwdriver. Okej, okay, to jest taki screwdriver, który wymaga energii, ale niszczy bardzo porządnie. Ale mimo wszystko ja wezmę jednak pistolet, zamienię, wezmę, zjem i zamienię. Okej, okay, dobra. To było trudne, ale tu mam teraz dużo broni. Splinter Pistol, Crossbow i Auto Shotgun. Dobra, Auto Shotgun wezmę i skonsumuję. Crossbow jest zbyt podstawowy, wezmę, skonsumuję. I mamy jeszcze Splinter Pistol. Teraz, czy chcemy coś zamienić? Splinter Pistol jest... Nie, dobra, zostawimy sobie to. Więc weźmiemy Splinter Pistol, zjemy go i weźmiemy tak. Okej. Okay. Teraz tu weźmiemy to! Max Shells, dobra. Mamy prawie na maksa amunicję do jednej i drugiej broni, które są całkiem spoko. Uff, level up, install one update. Dlaczego mam tylko jeden do wyboru? A to ciekawe, czy ja kliknąłem mutate later? Nie. Hmm. A, może ten Crown jeszcze daje mi czasem takie upgrade'y. No dobra, lepszy nutrition. O, w sumie spoko. No okej, okay. Nie jest bezpiecznie. Muszę od razu pójść do miejsca, gdzie będę mógł się poczuć przez chwilę bezpiecznie. Jakiś narożnik właśnie tak. Oho, widzicie co zrobiłem? O kuźwa! Zrobiłem dokładnie to, czego się obawiałem. Nacisnąłem dwa klawisze jednocześnie i zjadło mi jedną broń. A mianowicie mój flame shotgun.
No i to jest właśnie to. Macie po prostu przykład. No nie mogło się tak, myślałem, że przynajmniej przy nadkręcaniu odcinka nie popełnię tego fatalnego błędu. Jak widzicie, popełniłem. Gin dziadu. Oddawaj mi jakąś broń teraz za karę. Shit. Co mi z tego? Kurde, flame shotgun padł, no. To, że normalnie zbyt intensywnie wcisnąłem. Ale mam jakieś skrzynki. Przynajmniej max energii. Dobra, ginął trochę jak muchy. Dobra, chcę dojść do skrzynki. Auto shotgun, wezmę. No, lepsze to niż nic. Przynajmniej akurat amunicji z shotguna. Wiesz jak to lata. Mam sporo. Auto shotgun, tu coś leżało chyba jeszcze. Kurna, tu coś leżało, tylko nie wiem co to było. Auto shotgun to akurat wykorzystuje te bulety, które akurat mam. Gincie, wszyscy. Wszyscy! Wow, wow, wow! W ogóle go nie zauważyłem. Skubanego menela. Auto shotgun. To jak już... To chyba na tego bossa, który za chwilę tu będzie przecież. Użyję auto shotguna całego. Chyba wystrzelam w niego, na ślepo nawet. To dziadyga jest, ten bossu tutaj. Aha! Wiedziałem! Kuźwa, no to wystrzelałem! Wiedziałem, że jak się za bardzo rzucę na tych dziadostwa, to mnie zje. Dobra. Szanowni Państwo, mniejsza z tym. Było jak było, doszedłem znowu do lodowego scrapyardu, do zimowego, więc jest nieźle. Widzieliście, jak się gra. Robotem, no niestety ten jeden główny minus jest taki, że czasami można sobie wcisnąć przycisk, którego się nie chce wcisnąć. I dupa, i pożera się swoją ulubioną broń, bądź nieulubioną. W każdym razie, dzięki bardzo za wspólne i granie z Nuclear Throne. Oczywiście lajkujcie, jeśli wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, sprawdzajcie harmonogram i wszystkie inne te wspaniałości. Ja się żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Nuclear Throne i innych odcinków na kanale. Do zobaczenia, wielka piona, cześć!